Witam Was serdecznie. Jedną rzecz wczoraj wieczorem rzuciłem, czyli wizytę Showtime'u na sali Andrzeja Fonfary, gdzie oczywiście sporo rozmów. Duży program. Ciekaw jestem, co z tego wyjdzie, bo sporo z telewizja Showtime'u nagrała. Przypominam, telewizja Showtime pojawiła się tam, ponieważ walka została przełożona, a nie odwołana i jest taka nadzieja, że ta walka będzie przełom sierpnia i września. Jeśli już września, podejrzewam pierwszy tydzień, to wszystko we wczorajszym vlogu. No to zobaczyć, bo to chyba nawet w miarę fajnie wyszło. Ja żadnym wideografem nie jestem, natomiast starałem się to poskładać tak, żeby to w miarę ciekawie wyglądało. Natomiast już dzisiaj dwie walki, od tego zaczynamy. Całych walk nie będę opisywał ani analizował, natomiast dwa pojedynki Showtime, The New Generation, pojedynek rewelacyjnego Uzbeka, Big Uzbek, zresztą widzicie w tym momencie radość na twarzy Ludi Belli. Według Ludi Belli to jest człowiek, który przyniesie mu miliony dolarów. Rzeczywiście bardzo agresywnie, jak na ten wzrost i na te warunki fizyczne, walczący Uzbek, Big Uzbek, walczy z Mulowai. To w ogóle jest ciekawa sprawa, bo to jest Mulowai jest przedstawiany w takim oficjalnym press release, czyli oświadczeniu prasowym Showtime'u, jako obiecujący, natomiast ma 35 lat. Jałołow ma 27, 10-0, 10 KO. To jeden z tych pięściarzy, bo tych takich wielkich, którzy mają być znakomitymi, to było wielu, natomiast Jałołow może taki być. I tutaj chyba Lu dobrze pociągnął, jeśli chodzi o ten pomysł, inwestując w niego. Na papierze 73 w boksreku pięściarz z Uzbekistanu, 51 jego rywal Mulwaj. Podejrzewam, że jednak różnica między nimi jest olbrzymia w drugą stronę. Przekonamy się. Ważne jest dla Ludi Belli i dla samego Jałołowa, żeby na tej gali pokazać się jak z najlepszej strony, bo to jest niby New Generation, ale jakby nie było, to jest gala Showtime'u. Także zwracamy uwagę na Big Uzbeka, bo taką ma ksywę. Również zupełnie przeciwna strona medalu wagowego na pewno, bo walka Kamaguchi Bermudez, kategoria 108 funtów. Wcale bym się nie zdziwił, jakby w pierwszych dwóch minutach tej walki padło więcej ciosów niż w całej walce Jałołowa. No oczywiście Jałołow może go znokautować w pierwszej rundzie, to wtedy wiadomo, że to nie byłaby żadna wielka sprawa, natomiast mamy tutaj kolejnego z tych Japończyków, którzy są rzeczywiście niesamowici, taki kolejny Inoue. Nie wiem, to za dużo by można powiedzieć, ponieważ Inoue jest wybitnym pięściarzem już w tej chwili, natomiast oni go nazywają chłopakiem, dynamitem. Kiyoguchi naprawdę rewelacyjnie się go ogląda. 108 funtów. Znam, wiem. Tacy mali, tam nie ma co oglądać. Wprost przeciwnie. Jest absolutnie co oglądać. Pas WBA i pas ringu do wzięcia. Natomiast to jest pięściarz, którego będziecie, myślę, oglądać już niedługo w Stanach Zjednoczonych. Ta gala, o której mówimy, to jest gala DAZN, zrobiona przez DAZN, Matchroom Boxing i Canelo Promotions. To jest jedna z tych gal, które chce robić DAZN, Matchroom wspólnie z Canelo. Wiadomo dlaczego. Nazwisko Canelo w Meksyku znaczy wszystko, do tego liczba talentów w tych krajach jest całkowicie szalona. Więc dobry pomysł. Są w ogóle dwie walki, bo tam walczy również Pacheco. Ważne, warte zobaczenia. Piątek wieczorem będziecie mieli luźny, wrzućcie DAZN. Warto zobaczyć nawet tych, którzy mają przepraszam, się nagadałem dzisiaj, tłumacząc wiele rzeczy dla Maćka wczoraj, a jeszcze dzisiaj mam 108 funtów. Także te dwie walki są w piątek. Patrzymy tutaj na te spisy, które sobie przygotowałem. Zacznę od tyłu ważności, bo walka Riaka Pore kontra Turci to jest walka. Nie wiem, czy ten tytuł mistrza Europy Turcji jeszcze ma po Turcji. Włoch po wygranej z Bregaonem. Właściwie z Bregaonem to był tytuł, o walkę tytuł mistrza Europy ledwo powygrywano. O ile pamiętam, tam było minimum 115, 113, chyba trzy razy.
Także walczy z pięściarzem Reka Pore 14-0 w Turcji, a 20-1. Natomiast nie brakuje takich, mówiłem już o tym wcześniej, którzy uważają, że nawet nie tyle Riaka Pory jest kolejnym Okoli, ale może się okazać lepszym od Okolego. Nie jestem przekonany, ale też od razu muszę się uderzyć w klatę, że nie byłem przekonany co do Okoliego, więc u niego zmiana trenera zrobiła wszystko. Chcę zobaczyć, jak walczy Riaka Pore. To jest ciekawa sprawa. Myślę, że tutaj w ogóle postawiłem taki typ, na końcu to wrzucę, że jakby wszystko zakończyło się nokautami, bo sporo walk, o których dzisiaj mówię, to są walki, gdzie są typowani zwycięzcy przez nokaut. To znaczy bukmacherzy uważają, że równie wielkie szanse, że ten pięściarz ma wygrania normalnie na punkty, jak wygrania przez nokaut. To jest dosyć interesujące spojrzenie, bo oczywiście od czasu do czasu zdarzają się takie przypadki w bukmacherce, natomiast żeby, nie wiem, 4 czy 5 pojedynków, bo tyle przeglądałem, bukmacherzy uważali, że wygrana i wygrana przez KO. Dosyć interesujące, szczególnie w jednym miejscu, do którego za chwilę wrócę. Natomiast to jest pojedynek w kategorii junior ciężkiej, która nas zawsze interesuje, ciągle. Mam nadzieję, że Was. Dlatego o nim wspominam. Na główne walki wieczoru zacznę od wagi ciężkiej, a mianowicie walki Briana z Dubois. Wszyscy wiemy, to jest ten pas, który nie istnieje, a mianowicie WBA Regular. Walka w Miami. Don oczywiście wszystkich zaskoczył w wieku 90 lat. Wygłaszają 30-minutowe przemówienie podczas konferencji prasowej, które objęło praktycznie wszystko. Tam były problemy historyczne świata, polityka, ekonomia. Ja się dziwię, że kwestia Lewandowskiego nie została podjęta, ale może ktoś mu przerwał. Bo nie oglądałem tego wystąpienia w całości. Jest legendarne, natomiast nie wiem, co się kto dziwi. Ja pamiętam przemówienia Dona na konferencjach prasowych, które pod godzinę podchodziły bez przerwy. Takie rzeczy się zdarzają, jeśli nazywasz się Don King, 90 lat, Brian kontra Dubois. Nie znam dziennikarza w Stanach Zjednoczonych, a rozmawiałem chyba z 6 czy 7, który uważa, że ta walka będzie trwała więcej niż 6 rund, a jest wielu takich, którzy uważają, że będzie trwała 1 rundę. Ja w tą 1 rundę, oczywiście knockout w wykonaniu Dubois, niespecjalnie wierzę, natomiast Frank Warren przyleciał do Dona Kinga i przyleciał do Miami po to, żeby Daniel Dubois ten pas WBA regular wygrał. Także tutaj nic nie wchodzi w rachubę, żadne inne rozwiązanie. Oczywiście jeśli się zapytasz Briana, to on powie, że ja tutaj jestem, bo zresztą użył takiego sformułowania, jestem lepszy niż wam się wszyscy wydaje i przekonacie się o tym, kiedy znokautuje Daniela Dubois. W porządku, w ogóle tam naprężał się, wrzucam w tym momencie parę niezłych fotek bardzo dobrego fotografa Martina Wara, Meksykanina, który pracuje od, nie wiem kiedy go poznałem, wielkiego kibica Realu Madryt. Poznałem go chyba w 98 albo w 99 roku, teraz robi różne rzeczy, natomiast bardzo, bardzo dobry w swoim fachu jako fotograf. Takich parę fotek, 6-7 rund to jest maks, także ja stawiam przed 7 rundą, to się musi skończyć. Natomiast myślę, że Brian będzie się po prostu wieszał na Dubois. Nie wierzę w te zapowiedzi, że będzie robił to samo co Joe Joyce, bo Brian z Joe Joyce'em nie ma kompletnie nic wspólnego. Wszystkim nie ma takiego lewego prostego, żeby trzymać na odległość Dubois. Dla Dubois ma być to spełnienie jego marzeń, dla Franka Warrena ma być to wejście w świat wielkiego boksu wagi ciężkiej ze swoim kolejnym zawodnikiem, przypominam, jest współpromotorem Tysona Fury. Natomiast no, jeśli będzie potrafił skracać dystans, bo to jest jego najsilniejsza strona, jeśli będzie potrafił skracać dystans Daniel Dubois, to bardzo szybko znokautuje. Bardzo szybko znokautuje Briana, natomiast jeśli będzie się musiał, a tego się spodziewam, będzie się musiał liczyć z kimś, kto się będzie wieszał na nim cały czas, no to ta walka może potrwać dłużej. Cały dystans nie bardzo sobie wyobrażam, dlatego tutaj postawię przed 7 rundą, tak jak powiedziałem, zwycięstwo Daniela Dubois, niekoniecznie w pierwszej, bo wydaje mi się, że przy tych wszystkich zapowiedziach
Briana, no to on sobie zdaje sprawę, że walczy przeciwko pięściarzowi, który jak pociągnie go jednym ciosem i ustoi, to drugim go skończy. Walka o tytuł WBA, regular, King dopiął swego. Nie wiem jeszcze specjalnie, kto to pokaże. Wiem, że to jest na takim kanale pay-per-view w Stanach Zjednoczonych, fight.com, czy coś w tym stylu, pisane F-I-T-E. Natomiast żadna telewizja się na to nie rzuciła zgodnie z przewidywaniami. Nie wiem, jak w Wielkiej Brytanii kto pokazuje ten pojedynek. Ja lubię Dubois, dlatego na pewno będę go oglądał i nawet wydam te chyba $29, które to kosztowało. A teraz dwie najważniejsze walki następnych kilkudziesięciu godzin. Zacznę od pojedynku Benavidez-Angulo. I tu wam powiem jedną rzecz. Benavidez zaczął, jak doskonale pamiętacie, od 16-0, 16-KO, killer i tak dalej, i tak dalej. Dwa ostatnie pojedynki to tak na pograniczu były, leżał, dobrze powiedział. To jest prawda, bo nawet zapisałem sobie ten jego cytat, który powiedział, że powiedział Benavidez, że jak nokautowałem wszystkich, to wszyscy mówili, że jestem, szybko nokautowałem, że jestem boomem. Znaczy, że oni są boomami, a teraz jak ja nie nokautuję tych zawodników, z którymi walczę, to znaczy, że ja jestem boomem. No taki jest skrótowy sposób myślenia przeciętnego kibica. Natomiast ja uważam, że Berlanga jest naprawdę dobrym pięściarzem, nie tylko liczącym na nokaut. Ma co prawda problemy, bo ma problemy polegające na tym, ktoś się tutaj do mnie dobija, nie mam zielonego pojęcia, kto to jest, trzeba go po prostu wyłączyć, bo człowiek w tej chwili pracuje. Przepraszam was za to, ale ma problemy z poruszaniem się na nogach, jest taki słoniowaty troszeczkę, delikatnie mówiąc, jak się za mnie w narożniku, to jest ok, ale jak ma ustawiać sobie pięściarza na środku ringu, który potrafi, który wie, co się dzieje, to są problemy. Dlatego, wiem, dlaczego mówiłem o tym Benavidezie z nas Berlandze. Berlanga Angulo z okazji portorykańskiej parady w tej mniejszej sali Madison Square Garden, duża sprawa, main event w jego wykonaniu, Top Rank mu to obiecał i to dostaje. Powiem wam dlaczego. Dlatego, że Angulo przegrał tylko dwa razy w swojej karierze i jedną osobą, z którą przegrał, to po 10 rundach był właśnie Benavidez. 10 rund, nie żadne, jedna czy dwie, 10 rund. A drugą walkę przegrał w walce o tytuł Mistrza Świata, przegrał na punkty z Urdo Ramirezem, więc to są wielkie nazwiska. To są nazwiska, obok których rywale Berlangi nigdy nawet nie stali. Oglądali ich w telewizji, może mają plakat w domu. Natomiast gościu, który potrafi przyjąć, zawsze świetnie przygotowany kondycyjnie, to nie musi być wcale łatwa walka dla Berlangi. Wcale bym się nie zdziwił, jakby tu był może jakiś... Znaczy ja myślę, że on tę walkę wygra na punkty, ale nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład minęła trzecia czy czwarta runda i Angulo nie zaczął wygrywać rund. Zupełnie bym się nie zdziwił, bo to jest, tak jak mówię, no, nie będę porównywał Berlangi do Benavideza ani do Zurdo Ramireza, bo to jeden i drugi jest od niego zdecydowanie lepsi, a spokojnie z nimi walczył. Znaczy przegrywał. Jedna i druga walka była przegrana, tutaj nie było żadnych dyskusji, jeśli mówimy o Angulo. Natomiast potrafi się bronić. To nie jest pięściarz, który wychodzi tylko, żeby machać cepami i może czymś trafię. Potrafi uderzyć z kontry. Ciekawa walka. Na punkty, ale uważam, że będzie się tutaj sporo działo. Także to jest dla mnie ciekawa sprawa. Ktoś wyjątkowo chce się do mnie dobić, ale nie mamy czasu, przepraszam bardzo. Także, no nie wiem. Powiem wam, że nie jestem w 100% pewien, czy to będzie taka walka, jak o której mówił Berlanga, mówiąc, że to wiadomo, parada portorykańska, Nowy Jork, wielka sprawa i tak dalej. Ja muszę się pokazać, pokażę wam wszystkim, jak to potrafię. Czasami takie dodatkowe nerwy nie pomagają pięściarzowi. Z jednej strony to jest fajna motywacja, no, ale taka jest motywacja taka, jak masz tą presję, wywierasz na sobie samym, dorzucając takie rzeczy na konferencji prasowej. Jak mu się uda szybko wygrać, przez knockout z Angulo, no to zawsze muszę powiedzieć, że wygrał szybciej niż Benavidez.
co jest sporą sprawą. To jest sporą sprawą. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w rzeczywistości. Tak jak mówię, doświadczenie Angulo z walk o tytuł mistrza świata powinno mu bardzo w tej walce pomóc. No i walka na DAZN. Ja lubię Jaime Munguia. Chłopak ma 25 lat. 40 walka. No ale z tych 40 walk, jakbyśmy mieli policzyć te, które naprawdę zasługują na cokolwiek, to nie byłoby ich zbyt wiele. To jest niesamowicie delikatnie prowadzony przez Golden Boy zawodnik. Nie wiem, z czego to wynika. Czy wynika z tego, że oni wiedzą coś więcej niż my, że ten Munguia tak pewnej klasy nigdy nie przeskoczy, czy po prostu czają się na jakiś złoty strzał. No bo to nie może być tak, że to jest kategoria super średnia, że walczy z Kellym, a Kelly to jest zawodnik, który przegrał dwa razy z zawodnikami, z pięściarzami, z którymi on wygrał, no bo zaznaczyłem sobie, że i przegrał Kelly z Denisem Hoganem i przegrał z Leamem Smithem. To są zawodnicy, których Munguia pokonał. Z tym Denisem Hoganem to był close call, to tam mogła pójść w drugą stronę, natomiast to była ta kwestia zmian wagi i tak dalej. Zdecydowanie lepszy jest teraz Jaime Munguia. Natomiast ta walka się tak naprawdę nigdy nie powinna odbyć jako main event. I tak naprawdę nie wiemy, dlaczego ona się odbyła. Tu też jest kwestia tylko nie czy wygra, tylko czy wygra przez knockout. Dlatego mówiłem na początku, że to jest jedna z tych gal, gdzie można wszystkie walki stawiać przez knockout. A największy problem jest z tych wszystkich pojedynków, o których mówiłem, u tego, który tych knockoutów ma najwięcej, a w każdym razie miał je seryjne, czyli Edgar Berlanga. Bo tutaj jakby był knockout, to bym się zdziwił. Natomiast jakby tutaj w tej walce Munguia z Kellym, który oczywiście powiedział, że wszystkich ma głęboko w D, wszyscy jesteście hejterami, bo we mnie nie wierzycie. Ja nie wiem, w którym momencie, jeśli wypowiadasz się negatywnie o kimś, na jakiejś podstawie, porównując go takiego pięściarza jak Jaime Munguia, albo mówisz o jednej czy drugiej rzeczy, że jest taka czy inna, uważam, że nie wygrasz, uważam, że jesteś znacznie słabszy, to jesteś hejterem. To rozumiem, że w tej chwili istnieje tylko jeden rodzaj mówienia o sportowcach, to jesteś super. A jak powiesz cokolwiek negatywne, to jesteś hejterem, czyli możesz tylko go chwalić. Jak jest druga strona hejtera, to mi napiszcie, bo ja nie wiem, co jest przeciwieństwem hejtera. Nie wiem, kochanek? Nie wiem. No, trochę mnie rozbawił ten Kelly tymi okrzykami na konferencji prasowej Munguia ze znudzeniem żuł gumę patrząc na niego. Niech wygra przez knockout. Myślę, że wygra przez knockout, bo to jest jednak dobry pięściarz. Natomiast no kiedy wreszcie? Ja wiem, że ma te 25 lat. No to jest ta sprzeczność, którą zawsze można wyciągnąć. Że co ty od niego chcesz? On ma 25 lat. Okej, ale on ma 40 walk. Ja znam pięściarzy, którzy kończyli kariery mając mniej niż 40 walk. I to wielu. Natomiast no, takie widocznie prowadzenie z Golden Boy do takiego. Wiem, że presja ze strony DAZN, które podpisało nowy kontrakt z Golden Boy Promotions, jest dosyć duża, żeby w końcu robić te zestawienia, których ludzie oczekują, bo to zestawienie na Kelly'ego było ciekawe. Natomiast będę oglądał, bo to jest Jaime Munguia. Jaime Munguia teraz super średnia, on tam się miesza między super średnią, raczej z tej super średniej zostanie, to jest poważny pięściarz. Z tego względu trzeba to oglądać. Poza tym, tak jak mówię, kolejny z tych pięściarzy, Berlanga to zrobił, Munguia zrobił dokładnie to samo, presja na zasadzie znokautuje go, wciągnę go nosem, parafrazuję, rozumiecie, tu nie ma być walki. Biorąc pod uwagę dynamikę Munguia, który potrafi do tego przyjąć, bo widzieliśmy to wielokrotnie, że on idzie do przodu, trafi cię pierwszym, ty mu oddasz i on się nawet nie zatrzymuje. No to taki Kelly to długo nie powinien postać, natomiast zawsze może go czymś trafić i to może jakoś ciekawie wyglądać. Także słuchajcie, oglądamy, bo boksu jest tyle albo zdecydowanie więcej i to w lecie. Ja nie pamiętam takiego lata, w którym było tak dużo wielkich pięściarskich walk, bo zwykle lato jest takim okresem, że dajemy odpocząć, jedna, druga się trafi, a teraz no, tydzień w tydzień dzieją się rzeczy. Pozdrawiam was serdecznie, oglądamy boksy. Jak znajdziemy czas, a przynajmniej na te pojedynki, o których ja w tej chwili mówiłem, wydaje mi się, że ci, którzy kochają boks, trochę czasu znaleźć powinni. Pozdrawiam was, najlepszego.